Szanowni Państwo, nasz kolejny spacer śladami ludzi i miejsc. Wiele historii, jedna ulica, w której jak w Soczewce widzimy wielokulturowy Nowy Sącz. W XIX wieku przy ulicy Jagiellońskiej, którą dziś będziemy przemierzać, mieszkali zamożni, wpływowi sądeczanie. Zapraszam na spacer, zapraszam do podróży w czasie. Dziś wspólnie z doktorem Łukaszem Połomskim z Fundacji Nomina Rosa. Ponieważ Jagiellońsko obfituje w bogate historie, wiele rodzin, więc dziś będzie krótko, ale ciekawie. Jedno miejsce łączy trzy rodziny, przynajmniej. Dokładnie. Ta kamienica, tutaj jesteśmy na dziedzińcu tej kamienicy, to jest kamienica Jagiellońska 2, kamienica pierwsza, która łączy Jagiellońską z Rynkiem. Największa kamienica tutaj jakby objętościowo na Jagiellońskiej. No, jedna z najstarszych kamienic, dlatego że tak naprawdę korzeni tego budynku należy szukać już właściwie gdzieś od początku tutaj osadnictwa w rejonie Rynku. Natomiast rodziny, które się wiążą z tą kamienicą, to na przykład rodzina Kosterkiewiczów, która następnie koligaci się z rodziną Ritterów. I tutaj należy wspomnieć przede wszystkim o Marii Ritter, która tutaj na piętrze przekazała swoje mieszkanie, prawda, swój majątek na rzecz oddziału dzisiaj Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. No, Ritterowie byli rodziną bardzo znaną, to byli Ritterowie, to byli radni miejscy, to była inteligencja. No, Maria Ritter wszystkich przyćmiła jakby swoją sławą. Najbardziej znana. Zdecydowanie. Kolejna rodzina, która też tutaj jest związana z tym budynkiem, to rodzina Dobrzańskich. Tutaj też od ulicy Jagiellońskiej chyba najsłynniejszy zakład zegarmistrzowski prowadzi pan Dobrzański, trzeci przedstawiciel pokolenia Dobrzańskich, którzy opiekują się też zegarem miejskim. Trzeba o tym wspomnieć, że tak jak w 1901 roku, kiedy tutaj się osiedlali, tak do dzisiaj ci zegarmistrzowie muszą tam wychodzić na wieżę ratuszową, żeby i konserwować, ale i też nakręcać ten zegar. Więc to jest też kawał historii rodziny Dobrzańskich, o której by można mówić bardzo długo, ale nie mam na to czasu. Natomiast trzecia postać, myślę najmniej znana, która też wprowadza nas w taki klimat wielu kultur tej Jagiellońskiej, bo to się będzie przewijać, to jest Karl Menger. Postać, która jest no w Sączu, myślę, stosunkowo słabo znana. W Austrii bardziej, czyli Austrii najbardziej bardziej znany sądeczanin w Austrii. Prawdopodobnie tak. Karl Menger był twórcą austriackiej szkoły ekonomii. Tutaj się urodził, w tym budynku w 1840 roku. Następnie studiował, wyjechał do Wiednia, tak pokrótce bardzo mówiąc. Zrobił tam karierę właśnie na bazie ekonomii, uchodzi za twórcę tej austriackiej szkoły ekonomii. No i co jest bardzo istotne, kształcił następcę tron austriackiego, syna Franciszka Józefa, arcyksięcia Rudolfa, więc miał spory wpływ na politykę, na to, co się działo w Austrii. No i jego jakby poglądy ekonomiczne, dostrzeżenie pewnych procesów rynkowych do dzisiaj jest bardzo poważnie traktowane, wywarło olbrzymi wpływ. Mamy w Sączu od tego roku rondo Karla Emilia, Mengera, tak, więc warto pamiętać, tutaj właśnie Karl Menger się urodził. Jest jeszcze taka ciekawa historia związana z tą kamienicą, którą sobie przypominam. Tutaj kiedyś był sklep Kosterkiewiczów i Ritterów na parterze i bywała tutaj elita miejska. To był sklep, gdzie można było się napić, zjeść i tak w ogóle wszystkiego, że tak powiem, spróbować. No jest taka historia, że bywali tutaj żołnierze austriaccy i pewnego dnia, był to Wielki Piątek, przyszedł do tego sklepu proboszcz Fary Sądeckiej, ksiądz Jan Machaczek, który był też Czechem z pochodzenia, miał taki specyficzny humor, też postać wyjątkowa. No i zobaczył, jak ci żołnierze zajadają się kiełbasą, a ksiądz Machaczek to był specyficzny człowiek, między innymi miał psa i chodził sobie z tym pieskiem po Nowym Sączu. Jak zobaczył, że żołnierze zajadają kiełbaskę, on kupił, rzucił swojemu psu i powiedział: jedz, bo tyś taki dobry katolik jak ci żołnierze. Taka anegdota właśnie też związana z tą kamienicą. Dotarliśmy na Jagiellońską 5. Przepiękna kamienica, z jej historią związana jest rodzina Piszów. I to nam się pięknie komponuje z tym naszym ostatnim programem o historii prasy w Nowym Sączu, ponieważ rodzina Piszów była właścicielami największej drukarni w zachodniej Galicji. Jednej z większych na pewno, natomiast no niewątpliwie pierwsi zakładali drukarnię. Tutaj 1849 rok, kiedy
ta drukarnia sięga swoimi korzeniami, kiedy oni się też osiedlają w Nowym Sączu. No i niewątpliwie ten budynek Jagiellońska 5 jest związany z tymi przedstawicielami tej rodziny, Józefem Piszem, Romanem Piszem. Druga taka rodzina znana to jest rodzina kubowskich drukarzy, ale wracając do tej rodziny, no niewątpliwie tutaj drukowano bardzo dużo takich rzeczy, które możemy uznać za druki religijne, modlitewniki, książeczki, oprócz tego jakieś tam urzędnicze druki, które były niezbędne. No i trzeba też wspomnieć o tym, że właśnie prasa tutaj schodziła z maszyn drukarskich i to właściwie aż do okresu międzywojennego, więc była to drukarnia, która cały czas prosperowała i mieliśmy w Sączu no, kilka takich właśnie drukarnic, zadziwiające jak na tak małe miasto przed wojną. No właśnie, ale tutaj z tym miejscem i z tą rodziną związał się słynny zapaśnik. Chyba znany bardziej w USA niż w Nowym Sączu i w Polsce. Zbyszko, tak, tak. Zbyszko Cyganiewicz, który był... A właściwie Jan Stanisław, ale Zbyszko, który był szwagrem pana Pisza, tak? Mężem Karoliny Piszowej, właścicielki też tej drukarni. Zbyszko Cyganiewicz tutaj u Piszów często bywał. No postać absolutnie niezwykła, o której można by też mówić i mówić. Wystarczy wspomnieć, że był nazywany pierwszym bicepsem, dzisiaj byśmy powiedzieli pierwszym koksem Galicji, tak? Człowiek, który wygrał ponad 1000 walk. Postać, która no, jest, jej życiorys gotowym scenariuszem na film. Tak. Przypominam sobie historię, jak on zaczął w ogóle tą karierę, że będąc w gimnazjum, w szkole średniej, ważył bodajże ponad 100 kg przy 170 cm wzrostu i do jego miasta, gdzie on mieszkał, przyjechał jakiś siłacz austriacki. No i on się z nim założył o 1000 koron, że on go pokona. 1000 koron to nie było byle co, bo to stanowiło na przykład większą część pensji burmistrza takiego Nowego Sącza, rocznej, prawda? Rocznej. Wow. No i okazało się, że Cyganiewicz w momencie pokonał tego właśnie austriackiego strongmana, no i zaczęła się kariera, która nabrała rozpędu. Mówi się, że... Ale on w szkole radził sobie całkiem dobrze. On był bardzo nietypowym sportowcem, tak, ponieważ znał 11 języków, tak, i kochał Sienkiewicza do tego stopnia, że przybrał sobie to imię Zbyszko na cześć bohatera sienkiewiczowskiego. Natomiast no, z innych rzeczy ciekawszych o nim trzeba wspomnieć, że prawdopodobnie był jednym z najbogatszych, o ile nie najbogatszym sportowcem międzywojennej. Tak mówią, chociaż nie było rankingów, kto ile zarabia. Nie o to chodziło w tym wszystkim w międzywojniu. No i wyjechał też do Stanów Zjednoczonych, gdzie właściwie do końca życia próbował cały czas walczyć. Federacja mu odmawiała, bo jako staruszek już nie nadawał się, ale był takim krewkim staruszkiem. No i tutaj też w Nowym Sączu wydał swoją książkę z ringów świata, wspomnienia, które postanowił właśnie wydrukować w swojej jakby rodzinnej drukarni Piszów. I zmarł też w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w Stanach, tak, Zjednoczonych, ale niewątpliwie jest postacią, która do dzisiaj budzi podziw, zachwyt i inspirację. Kolejne miejsce na naszej spacerowej mapie. To jest o tyle fajne, że niewiele musimy się nachodzić, żeby... To jest zaledwie odległość chyba jednej kamienicy, tak? I kolejna rodzina, tym razem rodzina Tencerów, czyli już żydowska rodzina. Zgadza się. Jagiellońska 5 i Jagiellońska 7 to jest niemalże po sąsiedzku, bo stoimy przed siódemką. Wspaniałą kamienicą secesyjną, projektowaną przez Remiego. Żeby było bardziej wielokulturowo, to wcześniej jakby ta posesja należała do rodziny, która przybyła tu ze Szwajcarii, rodziny Obrechtów. No i dopiero potem w 1906 roku Tencerowie wystawiają ten jeden z najpiękniejszych budynków na ulicy Jagiellońskiej, o czym świadczy inicjał Szulima Tencera u samej góry. Była to rodzina kupiecka, zajmowali się handlem mąką, dorobili się niesamowitych pieniędzy. Tencer był radnym miejskim, był dyrektorem banku, był szefem gminy żydowskiej, no wszystkie zaszczyty, ale jednocześnie wśród Żydów Tencer uchodził za niesamowitego skąpca, za człowieka, który żałował biednym pieniędzy. Jest taka historia z roku 1928, była wtedy bardzo mroźna zima. I mieliśmy tutaj w Nowym Sączu takiego żydowskiego Janosika, Mendała Millera. Rabował biednym, rabował bogatych, rozdawał biednym, tak?
I postanowił tej mroźnej zimy zabrać tencerowi węgiel, żeby go rozdać ubogim mieszkańcom piekła, skąd pochodził, w dzielnicy Nowego Sącza, prawda? I wparował tutaj ze swoją bandą do tencera, powiedział mu, żeby oddawał mu, prawda, ten węgiel, bo na pewno ma, jest bogaty, przygotował się na zimę. Tencer powiedział, nie mam węgla. Mam tylko miał węglowy, nim będę opalał tej zimy. Oczywiście Mendały Miller nie był idiotą, wiedział, że węgiel musi być. Wpuścił swoją bandę do piwnic, wyciągli węgiel, pojechał na piekło do biednych, a cały miał węglowy został rozsypany po wszystkich pokojach tej kamienicy, także pani tencerowa, jak mówią świadkowie, opowiadając tę historię, przez kilka tygodni musiała doczyścić się tej kamienicy, więc taka mała zemsta Mendały Millera. Ta kamienica to też kamienica związana z innymi historiami, tutaj też chcę wspomnieć Pinkasa Rosengardena. To był Żyd sądecki, syn winiarza, który tutaj prowadził skład wina. No i wyjechał do Rosji na początku wojny, potem wstąpił do armii generała Andersa, został jej naczelnym rabinem, a więc bardzo wysoko zaszedł i przeszedł cały szlak bojowy z armią Andersa, między innymi walcząc pod Monte Cassino. Tutaj jest dziedziniec, może niezbyt ciekawie wygląda, ale na bardzo przestrzał klimat... łączy się właściwie z ulicą Sobieskiego. Tak, bardzo klimatyczny dziedziniec. Tak, tak. Jeszcze taki przedwojenny, czuć ten klimat. Kiedy Pinkas Rosengarten tutaj przyjeżdżał, to właśnie mówił, że tutaj się nic nie zmieniło w środku, więc wszystko jest tak samo. I faktycznie jakbyśmy szli prosto, mamy wejście do ulicy Sobieskiego. Jest to w ogóle jedna też z większych takich kamienic na ulicy Jagiellońskiej, właśnie taka z przestrzałem do Sobieskiego. I teraz każde kolejne adresy będą potwierdzać tą tezę, że Jagiellońska była wielokulturowa, wielonarodowościowa. To już chyba wszyscy słyszą. To już chyba wszyscy słyszą. Kolejne dwie kamienice, jedna rodzina, rodzina Englanderów, właściciele fabryki wódki, alkoholu, zamożni sądeczanie. Zgadza się, no niezwykła jest historia, jak to się zaczęło, jak ten biznes się zaczął, prawda? Englanderowie początkowo mieszkali sobie na ulicy Kazimierza Wielkiego, ulica Żydowska. No i byli takimi gorliwymi wyznawcami hasydyzmu, czyli tej religii bardzo ortodoksyjnej. I pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, gdzieś tam sobie prowadzili taki mały pub, dzisiaj byśmy powiedzieli, restaurację. Pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, cadyk sądecki, rabin, który dla Żydów był cudotwórcą, wracał sobie z łaźni żydowskiej i postanowił wejść do tej restauracji. Kupił sobie piwo. Nigdy tego nie robił, nigdy nie robił, a za nim zazwyczaj szedł tłum hasydów, którzy obserwowali, co cadyk zrobi. Cadyk kupił sobie to piwo. Przemilczmy już jakiej marki, wiemy. Chociaż wiemy. Chociaż wiemy. Wyszedł do swoich hasydów, powiedział, to jest najlepsze piwo, jakie piłem i wracam, kupuję drugie na wynos. No, wystarczyło, że za kilka lat pan Englander miał sieć restauracji w Sączu. Mija kolejnych 10 lat, ma fabrykę. Przepraszam, dziś zapytaliby, co miał z tego marketingu? No tak, za 10 lat ma fabrykę wódki, rosolisów, wina w Dąbrówce Niemieckiej. No a potem znosi te dwie piękne kamienice w centrum Nowego Sącza na jednych z najbardziej prestiżowych działek, czyli Jagiellońska 15 i Jagiellońska 10. Englanderowie do tego stopnia zaufali cadykowi, że kiedy palił się ich dom na Kazimierza Wielkiego, to wcale nie pobiegli po straż pożarną. Pobiegli po cadyka, żeby się pomodlił i odwrócił ogień. I jak dzisiaj hasydzi wracają tutaj, to opowiadają, że faktycznie tak się stało. Że pożar zgasił. Pożar zagasił. Modlitwą. Modlitwą. Pomnik Jagieły właściwie bywa niezauważany, chociaż jest całkiem słusznych rozmiarów. Nie byłoby go tutaj, gdyby nie jego obrońca, Eugeniusz Aleksander. Zgadza się. Druga wojna światowa to był taki czas dość ciężki, kiedy Niemcy no, nie tylko dokonali wielkich zniszczeń związanych z wyniszczeniem ludności, ale też z kulturą. I między innymi nie wyobrażali sobie, żeby Jagiellońska nazywała się Jagiellońską, pogromcy krzyżaków i tak dalej, tylko Hauptstrasse, główna, ulica główna. No i oczywiście nie mógł tutaj wisieć Jagiełło, to było wręcz niemożliwe, dlatego kazali tego Jagiełłę ściągnąć, zburzyć, zniszczyć, zlikwidować. On
znajdował się tutaj od 1910 roku, czyli od 500. rocznicy bitwy grunwaldzkiej. No i wówczas, kiedy była II wojna światowa, tutaj mieścił się za nami bank, którego szefem był Eugeniusz Aleksander. On miał niemieckie korzenie, więc Niemcy stwierdzili, że na pewno jest fajnym facetem i na pewno będzie wykonywał potulnie wszystkie ich rozkazy. No nie mieli wiedzy, że Aleksander, prawda, no był równie patriotycznie nastawiony, co nie jeden Polak. W związku z tym, kiedy dowiedział się o planach wobec Jagiełły, jego pracownicy na jego zlecenie ściągnęli pomnik, pocięli na drobne części, wmurowali w piwnicę tego domu i kiedy Rosjanie wkroczyli do Nowego Sącza, w kolejnych latach było możliwe poskładanie tego Jagiełły i z powrotem wisi nam na środku Jagiellońskiej. Chyba tutaj na środku, oprócz Jagiełły, to drzewko i muchomorki, które znajdują się na kamienicy dawnej Berninerów tutaj pod siedemnastką. Też takie najbardziej charakterystyczne elementy chyba. A teraz jesteśmy przy bożnicy wybudowanej przez Natana Krischera. To przełom chyba XIX-XX wieku. Oficjalnie podają, że jest to jedyna w kraju hasycka czynna świątynia. Prywatna. Dlatego, że faktycznie budowana przez Natana Krischera, on był właścicielem kamienicy Jagiellońskiej 12, która no ładniej wygląda od ulicy Jagiellońskiej, tak jest zresztą też projektu Zenona Remiego, miała tutaj zaplecze i Natan Krischer był bardzo zamożnym facetem, postanowił sobie wybudować właśnie na jej zapleczu prywatną, własną bożnicę. W niej przed wojną modlili się też ludzie przemysłowcy, tacy ludzie interesu, jakbyśmy to powiedzieli. No i ona sobie tu funkcjonowała do 1939 roku. Prawdopodobnie wyglądała inaczej, dlatego że zachowały się projekty również Zenona Remiego. Bardzo piękna fasada z lwami wkomponowanymi. No być może przypominała trochę ten budynek żółty, który jest tutaj na Wąsowiczu, siedziby gminy żydowskiej, bo tutaj była gmina żydowska, też bardzo ozdobna. No ale to wszystko zostało niestety zatracone w okresie II wojny światowej. No i tutaj warto wspomnieć, że przed wojną w Sączu takich bożnic było około 40. Zachowała się tylko ta jedna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj jest cała historia ciekawa. Oczywiście Krischerowie trafili do getta. Kamienica została przekazana nowym lokatorom. Tutaj też pan, który prowadził sklep na parterze, postanowił ocalić tą bożnicę, wiedząc, że to jest bożnica i chciał to po prostu dla potomnych jakoś zachować, dużo ryzykując przy tym, powiedzmy sobie szczerze, więc zastawił paczkami, półkami wszystkie elementy żydowskie, które są we wnętrzu tej bożniczki, także Niemcy byli przekonani, zniszczył tą elewację też, Niemcy byli przekonani, że tu jest po prostu zwykły magazyn. No bo tak to przecież wygląda z zewnątrz, tak jak dzisiaj. I tak ta bożnica przetrwała wojnę i potem właśnie do tej kamienicy Jagiellońskiej 12 wrócili wszyscy ocaleli z Holokaustu, z 11 tysięcy Żydów, ponad 100 osób, którzy tutaj zamieszkali. I właśnie tutaj przede wszystkim odbywały się te ważne uroczystości religijne po wojnie. I dlatego jest to takie miejsce bardzo symboliczne. Też tutaj modlił się Jakub Miller. Tutaj się z nim też spotykałem. Ostatni Żyd Nowego Sącza, który zmarł w 2010 roku. Od tego czasu chyba ta bożnica tak niszczeje. Trochę niszczeje, ale jest niewątpliwie takim ciekawym świadkiem też historii Starego Miasta. No i unikalnym przede wszystkim na skalę Polski. I jesteśmy, jak to powiedział nasz operator, jesteśmy przy Jagiellońskiej numer 14. Miejsce niezwykłe, dlatego że to był hotel, restauracja i kino. Trzy w jednym. I sporo ciekawych historii, nawet niezwykła aktorka teatralna i filmowa amerykańska, która też tutaj gościła. Zresztą nie tylko ona. No historia Jagiellońskiej 14 jest też bardzo ciekawa, bo buduje kamienicę Marcin Stuber, sędzia pochodzenia niemieckiego. Natomiast, kolejna narodowość. Tak, natomiast w późniejszych latach kamienicę nabywają Żydzi Neigerszelowie, potem Altschulerowie, którzy prowadzą ten słynny hotel Imperial, jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Nowym Sączu. Właściwie jedyny taki hotel z prawdziwego zdarzenia. Ale to też była luksusowa ulica na owe czasy. Luksusowa ulica, tak. Faktycznie po tym pożarze z 1894 roku Sącz w ogóle wybudował się to centrum tak bardzo
galicyjsko, prawda? Nie tak mało miasteczkowo, tylko raczej tak już jak miasto takie większe w Galicji. No i ten hotel był przejawem trochę takiego luksusu. No oczywiście różne rzeczy działy się w tej restauracji, jak to w sądeckich restauracjach w XIX wieku. Pamiętam taką historię z prasy sądeckiej, jak panowie dżentelmeni pobili się tutaj laskami, tak? Więc takie afery. Narzekano na jakość podawania piwa, nawet uważano, że w tym hotelu właściciel zajmuje się stręczyciel, sprowadza dziewczyny, które sprzedaje gdzieś tam dalej do Ameryki. Mhm. Także tutaj bardzo... Są takie szemrane historie, szemrane historie, no i też szemrana historia jest powojenna, bo tutaj jak jesteśmy na Jagiellońskiej, myślę, że wielu sądeczan nie wyobraża sobie tej ulicy w latach 60. bez Nussyna Lustiga. Słynnego Nussyna, który był człowiekiem no niemalże legendarnym. Mieszkał pod dwunastką, był... synonimem luksusu. Nussyn miał swoje samochody, Nussyn chodził ubrany w zachodnie ciuchy. No i Nussyn prowadził różne interesy, ale był bardzo porządnym człowiekiem. To jest zgodne w wspomnieniach sądeczan. Był zakochany na zabój w jednej rzeczy w Sączu, w Sandecji Nowy Sącz. No i był największym sponsorem, chyba tak, największym jak dotąd. Jaki sponsor dzisiaj zabiera piłkarzy i wozi ich taksówkami na mecze? Tylko Nussyn Lustig. Kiedy wyjeżdżał z Nowego Sącza, kiedy komuniści go do tego zmusili w latach 60., cały czas dopytywał, co będzie z tą Sandecją i potem, kiedy pisał do Nowego Sącza, do znajomych, te listy właśnie trafiły do naszych zbiorów sądeckiego sztetlu, no to właśnie tutaj jest cały czas ta tęsknota do Sandecji. Tak ją kochał. I swoje miejsce ukochane w Imperialu, który jeszcze w latach 60. też był, 70. był takim miejscem też kultowym dla sądeczan. Mm-hmm. Dancingi, te sprawy. Mm-hmm. Nussyn, kiedy wchodził do restauracji, pstryknął palcem i od razu połowa restauracji była jego, ponieważ jak on płacił, to był miesięczny utarg tej restauracji, więc to świadczyło o tym, kim był Nussyn Lustig. Powiedzmy jeszcze o kinie, które tutaj funkcjonowało. Tak, kino, które znajdowało się tutaj na piętrze, ma też swoją bardzo ciekawą historię i wiąże się ona z Molly Picon. Molly Picon, gwiazda kina amerykańskiego, okresu międzywojennego. Właściwie nikt w Sączu o tym nie wie, że Molly Picon tutaj bywała i Molly Picon miała męża z Nowego Sącza. Jej jankiel Jakub Kalisz urodził się przy rynku w Nowym Sączu. Potem też zaangażował się w branżę filmową i razem wyjechali do Ameryki. No i została tutaj teściowa Molly Picon, która była tak dumna ze swojej synowej, że kiedy ona grała w jakimś filmie i był tutaj wyświetlany w tym kinie, to teściowa właśnie siadała na tych parapetach kamienicy i rozdawała ubogim dziewczętom bilety do kina za darmo. No i jeszcze historia dość ciekawa Molly Picon, kiedy wróciła tutaj do Nowego Sącza, przyjechała tutaj do Nowego Sącza. Ona tutaj kilka razy była. Tak, i spotkała się z teściową i teściowa jej wtedy powiedziała, że ci Żydzi w Ameryce to muszą być wyjątkowo głupi, że płacą takie ciężkie miliony za to, a ty śpiewasz takie piosenki, jak u nas śpiewają na piekle opoje jacyś, tak? Więc takie było zrozumienie tego wszystkiego, ale postać niesamowita, też ciekawa. I do końca życia Molly Picon, co wspominał Albin Kadz, jak słyszała Nowy Sącz, to płakała, bo tak też czuła się z tym miastem związana. Ale jakie były jej relacje z teściową, tak żeby trochę podrążyć o Molly Picon? No dobre relacje były z teściową. Miło się wypowiadała o Nowym Sączu. Nie była tutaj zapewne wiele razy. Myślę, że jak już była tą gwiazdą, no to może jeden, dwa razy więcej, kiedy właśnie zaczynała tą karierę filmową tutaj w Polsce, a potem już, prawda, została w Stanach Zjednoczonych i tam zresztą żyła do końca życia. Ale powiedzmy jeszcze, za Polska. I kolejna gwiazda hotelu, tak, która mogłaby reklamować Hotel Imperial, gdyby istniał. Gabriela Zapolska, pisarka, która przyjechała na Sądecczyznę na początku XX wieku i tutaj zamieszkała. Wzięła ślub tutaj na Sądecczyźnie. Jest taki maleńki dworek pod Nowym Sączem w Dąbrowej. Należał on do rodziny Sztuberów, czyli ta sama rodzina, która budowała Imperial. I tam jest taka malutka kaplica, w której właśnie Gabriela Zapolska wzięła ślub z Stanisławem Janowskim. To małżeństwo no, nie należało do zbyt udanych, co można wyczytać w wielu opracowaniach, pamiętnikach i tak dalej. Natomiast fakt jest taki, że tutaj mieszkała też Gabriela Zapolska. Ostatni punkt na naszej mapie, ale też dotarliśmy do końca Deptaka Jagiellońskiej. Kapliczka Świętego Marka, zwana szwedzką,
wybudowana z okazji, dla upamiętnienia zwycięstwa nad Szwedami w 1655 roku, ale była też miejscem pochówku. Tak, tutaj, żeby zrozumieć historię tego miejsca, tak naprawdę trzeba wrócić w ogóle do tego roku 1655, kiedy cała Polska została zalana przez Szwedów, łącznie z Nowym Sączem. Szwedzi tutaj narobili trochę szkód, bo między innymi obrabowali Farę Sądecką, zniszczyli katakumby, blachę, no, miedzianą, wszystko co mogli to wywieźli. No i sądeczanie mieli ich serdecznie dość. Na szczęście jeden ze Szwedów zakochał się w pięknej Basi, która to Basia postanowiła swoje wdzięki wykorzystać i wyciągnąć od tego Oskara, od tego Szweda informacje, jakie są ich plany, tak, co będą robić. I w związku z tym poinformowała, nazwijmy to, naszą partyzantkę, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, szlachtę, która zabarykadowała się w Nowym Sączu, zaczęły się walki, no i Szwedów już do miasta nie wpuszczono. Był to 13 grudnia 1655 roku, Nowy Sącz jest pierwszym miastem na ziemiach polskich, które wyrzuciło Szwedów ze swojego terytorium. No i żeby pochować jakoś godnie tych Szwedów, kolejną narodowość, o której tutaj mówimy, na Jagiellońskiej, właśnie zrobiono to tutaj, bo tutaj kończyło się miasto. Tak, to tutaj było poza miastem. Tak, mury właśnie. Miejskie, więc ten deptak jest też taką symboliczną granicą w pewnym sensie starówki dawnej Nowego Sącza. Tutaj właśnie Szwedów pochowano, wybudowano kapliczkę, którą wszyscy znamy, kapliczką szwedzką. Natomiast Basia została utrwalona w takim poemacie Mieczysława Romanowskiego, Dziewczę z Sącza, mamy też w Sączu ulicę Romanowskiego. Ale żeby było jeszcze ciekawie, to tutaj też poza murami miejskimi wykonywano wyroki śmierci w średniowieczu, więc było to już zupełne takie odludzie. Tam znajdował się na plantach kościół świętego Walentego i tak dalej, ale o tym może kiedyś. Następnym razem. Co jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o kapliczkę, bo nie dotarliśmy do informacji, dlaczego została kapliczką świętego Marka, dlaczego pod takim wezwaniem? No tak, tego nie wiemy, natomiast to trzeba by faktycznie zbadać. Natomiast jest jeszcze historia XIX wieku, kiedy ta kapliczka szwedzka, kiedy były zabory, prawda, i szykowało nam się powstanie styczniowe, to sądeczanie właśnie tutaj się gromadzili, żeby manifestować też, że jesteśmy Polakami. I jakby budowano trochę na tym wydarzeniu taką tożsamość narodową, no bo nam się udało przecież w tym 1655, więc może się uda przy okazji jakiegoś kolejnego powstania. I to było właśnie w latach, na początku lat 60. XIX wieku. Jak możemy podsumować tą ulicę z czasów jej świetności? Ulicę Jagiellońską, trzymając się tej konwencji podróży w czasie XIX wieku. Wielokulturowa, to już wiemy. O, proszę bardzo, pan Gołąb. Wielokulturowa, tak, bo jak widzieliśmy, byli tu Polacy. Niemcy, Żydzi, Polacy, Szwedzi. Szwajcarzy, Austriacy, no do tego Węgrzy. Którzy czeski proboszcz, tak, nie wiem czy... W każdym razie no taki był Nowy Sącz. Ten odcinek za nami do rynku ciągnący się, te kilkadziesiąt metrów, no to jest taka historia Sącza w pigułce. Historia Sącza w pigułce, bo tu zobaczymy i tą żywą historię właśnie tej wielokulturowości. Tu zobaczymy też historię bogatych i biednych. Właśnie. Tutaj zobaczymy też dramaty wojny, bo i ta zmiana nazwy ulicy i to, co Niemcy też robili z jej mieszkańcami w czasie II wojny światowej. Więc właśnie wspominana też manifestacje w XIX wieku przed powstaniem styczniowym. Więc tu wszystko nam się w tej ulicy kumuluje. To jest taka historia Sącza w pigułce. Ale to też był prestiż zamieszkać przy tej ulicy, tak jak mówimy, w tym XIX wieku. Tak, kiedy oprowadzam tutaj ludzi, którzy przyjeżdżają do Sącza, to zawsze im mówię, że to jest taka nasza floriańska, tak? Nawiązując do Krakowa, tak, do Warszawy, do Łodzi. Do Łodzi, tak. W zależności skąd ktoś przyjeżdża, tak? No bo faktycznie to był taki salon miasta, taki nasz wybieg do rynku, który ma bardzo odległą historię, no bo to przecież gdybyśmy szukali tutaj korzeni tej ulicy, to musiał
to musiałoby to być średniowiecze, kiedy ten szlak handlowy tutaj prowadził na Węgry i nie bez znaczenia był ten fakt, dlatego że wtedy właśnie ta ulica zyskała prestiż. Bogaci tutaj, prawda, tylko budowali te swoje kamienice. Stąd też nazwa ulicy węgierska. Ta nazwa obowiązywała przecież do roku 1876. Dopiero potem jest to ulica Jagiellońska. No i ten pożar 1894 rok, który praktycznie zmienił całe centrum miasta, no i na Jagiellońskiej to też, jak wszystko w naszej historii, widać w takim lustrzanym odbiciu, wszystko tutaj jest, te piękne kamieniczki powstają właśnie w tym okresie. Projektuje je głównie Zenon Remy, nasz naczelny architekt. Ale rozmawialiśmy też tak poza kamerą, że bardzo wiele zostało z tego, co było przed laty, przed setki laty, zostało w tym samym miejscu. Zgadza Imperial się, tak, na tak. przykład. Na przykład restauracja, prawda, nie tak. mamy już co prawda hotelu, ale nazwa jest, każdy wie, w Sączu Imperial. Tak. Księgarnia Jagiellońska 5. Była księgarnia, była drukarnia, jest dalej. Zegar Miżdobrzański, tak. który również znajduje się w tym samym miejscu, więc jeżeli pomnik ktoś... Jagiełły. Pomnik Jagiełły, tak? No, pomijam już architekturę, ale gdyby ktoś tutaj obudził się z tych ludzi, którzy już umarli, a żyli na początku XX wieku, to myślę, że na tej Jagiellońskiej by się w jakiś sposób odnalazł, prawda? Więc to dowodzi też tego, jak jesteśmy przywiązani do tej tradycji. Myślę, że to jest bardzo, bardzo mądre, że właśnie dbamy o te nasze nazwy, o te charakterystyczne miejsca, bo to jest w naszej historii najciekawsze. A ja mam nadzieję, że dzięki tym twoim barwnym, krótkim historiom, to teraz sądeczanie spacerujący po Deptaku Jagiellońskiej zerkną w górę i już będą wiedzieli, że tu mieszkał właśnie ten. Taką mam nadzieję. Bo warto.